Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sąsiad i chciałbym was zaprosić na taki ponadprogramowy film, no bo dzisiaj już w sumie nic nie miałem wrzucać, na temat Google'a i YouTube'a. Otóż wziąłem mnie na przemyślenia po przeczytaniu pewnego pytania dotyczącego mojej serii Zapytaj Sąsiada. No i w sumie wypowiem się na ten temat zawarty w tym pytaniu tutaj na taką większą skalę, dzięki czemu nie będę musiał później odpowiadać, a w tym filmie chciałbym zebrać całe moje doświadczenie z YouTube'em i wszystko to, co działo się do tej pory na YouTube, czyli od 2009 roku, kiedy to już jestem na YouTube. Powiem wam, co mi się podobało, co nie, jak to na początku było i jak to jest teraz. Otóż zacząłem swoją karierę na YouTube właśnie od pewnego filmu, który tyczył się gry Metin 2. Wtedy, w 2009 roku, wybicie na YouTube nie było rzeczą trudną. Gdybym wtedy zaczął nagrywać od razu z głosem, co prawda miałem wtedy głos jeszcze przed mutacją, ale gdybym wtedy zaczął nagrywać, to prawdopodobnie teraz byłbym już bardzo dużym YouTuberem. No nie zrobiłem tego, nagrywałem takie filmy, takie głupie jakieś filmiki tam z Metina, z jakichś takich śmiesznych gier, jakieś poradniki. No i to tak sobie robiło tam od 40, znaczy od powiedzmy 30 do 80 nawet tysięcy wyświetleń te filmy sobie robiły. Wtedy taki głupi filmik i ogólnie byle co, w byle jakiej jakości mogło naprawdę się wybić, nie było żadnych problemów. I co mi się podobało wtedy? Podobało mi się przede wszystkim to, że była bardzo dobra strona główna, która działała tak jak powinna, była podzielona na różne części, tam była rozrywka, gry, muzyka, śmieszne i tak dalej. To działało bardzo dobrze, dużo ludzi się wtedy łatwo dostawało na tą stronę główną, wielu ludzi było zauważonych, nie było problemu. Wtedy też również nie było takiej konkurencji, więc może to i również jest aktualny problem teraz YouTuberów, jak się wybić. Może to właśnie jest wina tej konkurencji, a właściwie na pewno. Ale to teraz jest nieważne. Wtedy pamiętam, nie było z Googlem żadnych problemów i YouTube nie był Googlem przede wszystkim, bo teraz trzeba... Kiedyś można było sobie oddzielić YouTube'a od Google'a. No teraz niestety się tego nie da zrobić. No i tutaj pojawia się w tym momencie coś takiego jak Google Plus. Otóż kiedy ja zaczynałem na YouTube i właściwie do całkiem niedawna, nie było czegoś takiego jak Google Plus i chwaliłem sobie to, bo teraz nie wiem, czy znaczy się na bank to wiecie, jeżeli na przykład ja nie połączyłbym albo teraz odłączyłbym swoje konto YouTube od Google Plus, nie mógłbym odpisywać na wasze komentarze. No jest to według mnie chore. Kiedyś takiego problemu nie było. W ogóle już pomijam to, że kiedyś na przykład były piękne tła na kanałach, a teraz wszyscy mają jakiś prostokąt, w którym nic nie można właściwie zawrzeć, bo to co było kiedyś to były całkiem inne tła i naprawdę się bardzo ludziom podobały. Teraz mamy jakieś cuda i nie wiadomo po co. Już pomijam to, że subskrypcje, które... Prosta usługa po prostu. Subskrybuj, klikasz subskrybuj i osoba, która cię subskrybuje, dostaje wiadomość, że wysłałeś nowy film. Nawet tego nie potrafią zrobić, ale nie, bo oni muszą wprowadzić jakiś Google Plus i super komentarze, które na pewno pomogą wszystkim w odbiorze filmu. Już pomijam to, że pod większością filmów, nie wiem dlaczego, raz mi się wyświetlają komentarze, a raz nie. Czasami mogę odpisać, a czasami nie. Kiedyś nie miałem problemu na przykład ze skrzynką pocztową. Wchodziłem sobie do skrzynki pocztowej i tam miałem wasze komentarze i mogłem sobie prosto z skrzynki dostać się do komentarza, do filmu i odpisać. Teraz nie, teraz muszę sobie kombinować w jakimś dzwoneczku, patrzeć czy tam coś przyszło. Ja tam nie wiem, może dla niektórych jest to lepsze, może dla niektórych gorsze, ale kurde, po co to jest wszystko? Co ten YouTube robi, zamiast zająć się problemami, bo dla mnie na przykład problem nie poinformowania widzów o nowym filmie to jest problem, to oni zajmują się jakimiś
komentarzami. No, jest to co najmniej dla mnie chore i bezsensowne. Nie wiem, czy dla was też, czy podzielacie moją opinię, ale według mnie to, co się aktualnie dzieje na YouTubie, jest może nie początkiem końca, ale na pewno jest to cios w kolano, czy też strzał w kolano dla Google'a. I według mnie to, co robią, jest złym pomysłem, no ale co mogę powiedzieć, ja jak, nawet jakbym, nie wiem, miał 500 tysięcy widzów, to jakbym coś powiedział Google'owi, to tak jakby powiedziała coś mrówka do słonia, no bez sensu. Zobaczymy, jak się sprawa rozwinie, ponieważ widziałem tam jakieś petycje, które swoją drogą już mają prawie tyle podpisów, ile potrzeba. Zobaczymy, czy Google wyciągnie jakieś wnioski i czy cokolwiek się zmieni w stosunku do nas i do naszych oczekiwań. No bo to w sumie my jako YouTuberzy, jako komentujący, jako widzowie tworzymy tego YouTuba, więc to od nas właściwie powinno zależeć, co chcemy, a czego nie chcemy. No ale sami zobaczymy. Wydaje mi się, że skończy się na tym, że po prostu wszyscy się dostosują i tak naprawdę nieważne, czego my chcemy, ważne jest to, co będzie robił Google. Jest za duży na to, żebyśmy mogli mieć jakiś tam wpływ, czy się nam coś podoba, czy nie. Jeżeli macie jakieś swoje opinie na ten temat, to piszcie w komentarzach. Ja chciałem tak po prostu wam powiedzieć, co o tym myślę. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie i na razie.